Witajcie miłośnicy podróży. Dziś po raz trzeci zabieramy Was w malowniczą podróż do urokliwego Sanoka, położonego w województwie podkarpackim. Wcześniej mieliśmy okazję zwiedzić starówkę tego miasta w towarzystwie niezapomnianego wojaka Szwejka, a także odwiedzić sanocki zamek, gdzie mogliśmy podziwiać dzieła Beksińskiego. Dziś natomiast przeniesiemy się w czasie do prowincjonalnego miasteczka galicyjskiego z przełomu XIX i XX stulecia. Przybliżymy Wam, jak wyglądała kraina będąca pomostem pomiędzy wschodem a zachodem. Naszą opowieść oprzemy na przykładzie rynku galicyjskiego, który możecie zobaczyć w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zapraszamy do odkrywania z nami tajemnic przeszłości. Miło nam, że odwiedzasz z nami rynek galicyjski w Sanoku. Jeśli podoba Ci się nasz kanał i chcesz być na bieżąco z naszymi najnowszymi filmami, kliknij przycisk subskrybuj poniżej. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. A jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub po prostu chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami, zostaw komentarz. Cenimy Twoją opinię i zawsze staramy się na nią odpowiedzieć. W dawnych czasach, w odległym zakątku świata, gdzie edukacja była luksusem, a głód i epidemie były codziennością, istniało miejsce o nazwie Galicja. Mieszkańcy tego regionu zamiast szukać pomocy u lekarzy, często od nich uciekali. Jak naprawdę wyglądało życie codzienne w Galicji na przełomie wieków? Galicja była tyglem narodowościowym, w którym żyli obok siebie Polacy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy i Żydzi. Każda z tych grup wyznawała swoje unikalne religie i reprezentowała indywidualne kultury. Czy możliwe było pogodzenie tak różnorodnej społeczności? Osobowość Galicji była wynikiem połączenia rządzącego elementu austriackiego z wielonarodową populacją CK monarchii. Jak wyglądało życie w takich miasteczkach? Ta opowieść jest zarówno straszna, jak i śmieszna, pełna kontrastów i niespodzianek. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Galicji, miejsca, które pomimo swojej trudnej historii nigdy nie straciło swojego unikalnego charakteru. Zabieramy Was w podróż do malowniczego skansenu w Sanoku, który rozpościera się na obszarze niemal 40 hektarów. Ten etnograficzny klejnot położony u stóp Białej Góry w paśmie gór sanocko-turczańskich nad prawym brzegiem Sanu działa od 1958 roku. Pierwsze obiekty otworzyły swoje drzwi dla zwiedzających w lipcu 1966. Park etnograficzny podzielony jest na sektory, które odzwierciedlają kulturę i tradycje grup etnograficznych, które niegdyś tu mieszkały – Bojków, Łemków, Dolinian oraz Pogórze na wschodnich i zachodnich. Dziś jednak skupimy się na najnowszej atrakcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – rynku galicyjskim. Rynek galicyjski to wierna rekonstrukcja głównego placu niewielkiego miasteczka z przełomu XIX i XX wieku. Czworokątny rynek wyłożony kamieniami, z centralnie zlokalizowaną studnią i figurą świętego Floriana przed remizą, otoczony jest domami mieszkalnymi, warsztatami rzemieślniczymi, sklepikami, zakładami usługowymi oraz innymi obiektami, które tworzyły pejzaż wielokulturowych, kresowych miasteczek. Warto jednak zaznaczyć, że galicyjski rynek nie odtwarza konkretnego punktu na mapie. Jest raczej wizją typowego dla tamtego okresu założenia małomiasteczkowego wschodniej części Galicji. Można więc powiedzieć, że galicyjski rynek jest wierną repliką lokalizacji, której nigdy nie było. Zapraszamy do odkrywania tego fascynującego świata, nieco zapomnianego przez ludzi i Boga.
Zatem jak żyło się w owych czasach w Galicji? Ta część Europy, znana również jako Golicja lub Głodomeria, była przez wieki uważana za jedno z najtrudniejszych miejsc do życia. W XVIII i XIX wieku historycy i badacze zauważyli wzmożoną emigrację do innych krajów Europy i Ameryki, co było dowodem na trudne warunki życia. Ubóstwo w tej dawnej części Rzeczpospolitej, zwłaszcza pod zaborami, było tak wielkie, że wyrażenie galicyjska nędza stało się przysłowiowe. Mimo że Kraków jako wielkie miasto radził sobie stosunkowo dobrze, sytuacja pogarszała się im dalej na wschód się poruszało. Średnia długość życia mieszkańca Galicji wynosiła zaledwie 27 lat, a ponad 80% mieszkańców wsi, miasteczek i miast wschodniej części Galicji było analfabetami. Zarobki były nawet o 85% niższe niż w innych krajach ówczesnej Europy. Jednakże sytuacja zaczęła zmieniać się po uzyskaniu przez Galicję autonomii w połowie XIX wieku. Na wschodnie tereny prowincji dotarła jednak dopiero na przełomie XIX i XX stulecia. Wówczas to nastąpił gwałtowny rozwój gospodarczy, skupiony głównie na zakładach rzemieślniczych, które wytwarzały na lokalny rynek artykuły codziennego użytku oraz proste narzędzia. W Galicji rzemiosło w dużym stopniu zastępowało przemysł fabryczny. Oprócz rzemiosła funkcjonował w Galicji przemysł domowy i przemysł ludowy, zarówno na wsi, jak i w miasteczkach. Jego wyroby sprzedawano głównie na lokalnych targach. To dzięki nim zaspokajano potrzeby nieskomplikowanymi, ale tanimi wyrobami. Na wzrost znaczenia małych miasteczek miało także wpływ uwłaszczenie chłopów i migracja części z nich ze wsi do miasteczek w poszukiwaniu źródeł dochodu. Nie bez znaczenia był również boom, jaki nastąpił w przemyśle naftowym, ale o tym opowiadaliśmy Wam już podczas wizyty w skansenie w Bóbrce. I to właśnie ten okres, kiedy Galicja przeszła największe zmiany społeczne i gospodarcze, pokazuje rynek galicyjski w Sanoku. Wizyta na galicyjskim rynku w Sanoku to podróż w nie tak odległe czasy. To miejsce, gdzie historia ożywa. Znajdziecie tu budynki, które są wiernymi replikami lub oryginalnymi konstrukcjami przeniesionymi z różnych miejsc regionu. Dzięki temu skansen oddaje wygląd i atmosferę typowego drewnianego miasteczka południowo-wschodniej Polski z przełomu XIX i XX wieku. Na prostokątnym placu znajduje się 26 drewnianych budynków, które są przykładami architektury miejskiej. Wśród nich jest karczma z kręgielnią, poczta, urząd gminy, apteka, remiza czy trafika, czyli sklep z wyrobami tytoniowymi. Znajdziecie tu również piekarnię z cukiernią oraz domy, żydowski, nauczyciela i woźnicy. Z wielką pieczołowitością odtworzono tu wnętrza urzędów, sklepów, warsztatów i mieszkań konkretnych, znanych z nazwiska rodzin właścicieli. Zanurzmy się w atmosferę małych, unikalnych miasteczek Galicji z przełomu XIX i XX wieku. Wyobraźmy sobie rynek, serce miasteczka, gdzie dumnie stoi ratusz. Wokół niego, jakby w tańcu, skupiają się niewysokie domy, często o malowniczej konstrukcji przysłupowej. W tych domach tętniło życie, były to warsztaty rzemieślników i przydomowe manufaktury. Szczególnie wyróżniały się te, związane z produkcją odzieży i szewstwem, które było najbardziej popularne. Tuż za nimi na drugim miejscu znajdował się przemysł tkacki, a następnie drzewny i koszykarski. Przemysł domowy, który rozwijał się w tych miasteczkach, miał na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych mieszkańców. To była esencja ich codziennego życia, odbicie ducha tamtych czasów. Dziś każdy z tych domów warsztatów to oddzielna i unikalna historia, którą warto poznać.
Sklep tytoniowy prowadzili zazwyczaj weterani CK Armii, ale oprócz niego istotny był również sklep kolonialny. Stojące na półkach firmowe opakowania wskazują na asortyment. Sklep sprzedawał angielską herbatę oraz gatunek dwie kotwice z polskiej hurtowni. Kakao Sucharda, który miał swoją filię w Krakowie, kawę paloną Edwarda Riedla ze Lwowa, z tegoż miasta pochodziły też słynne likiery i wódki Baczewskiego. W salonie fryzjerskim Adama Motyki z Bobowej zgromadzono przybory przypominające narzędzia średniowiecznych tortur. Są brzytwy, którymi roztargniony lub zagadany mistrz mógł nawet uciąć ucho, ręczne maszynki do strzyżenia włosów, które zacinały się boleśnie szczypiąc lub kalecząc skórę, oraz lokówki, parowe, a później elektryczne, do trwałej ondulacji, modnej od lat 20. XX wieku. Na sanockim galicyjskim rynku znajdziecie także dwa oryginalne budynki. Pierwszy to remiza strażacka z 1920 roku z Golcowej, z kolekcją umundurowania i hełmów strażackich oraz oryginalnymi pompami używanymi podczas pożarów w początkach XX wieku. Drugim jest dom żydowski pochodzący z Ustrzyk Dolnych. Mimo to rynek galicyjski wiernie oddaje klimat wielokulturowego miasteczka, w którym żyli katolicy, wyznawcy prawosławia, grekokatolicy oraz Żydzi. Malownicze miasteczka wschodniej Galicji, widziane z perspektywy Wiednia, często określane były jako serce galicyjskiej społeczności żydowskiej. Ta społeczność odgrywała istotną, a czasem nawet kluczową rolę w tych obszarach. Usunięcie barier prawnych doprowadziło do ich integracji ze wszystkimi procesami społeczno-gospodarczymi. Wśród krajów należących do monarchii habsburskiej, Galicja zajmowała czołowe miejsce pod względem liczby ludności żydowskiej. Na koniec pierwszej dekady XX wieku co dziesiąty mieszkaniec Galicji był Żydem. W 1910 roku w kilkunastu ośrodkach miejskich Izraelici stanowili ponad połowę mieszkańców. Obraz galicyjskiego Żyda pokrywał się ze stereotypem, który utrwalił się przez wieki kontaktów handlowych. Jak wspominał Stupnicki w ówczesnym przewodniku Galicyja, żyją teraz po całym kraju rozsypani, trudnią się w miastach handlem, frymarkiem lub mało znaczącym rzemiosłem. Cechą ich charakteru jest nadzwyczajna chciwość, przebiegłość i oszczędność aż do nikczemności posunięta. Zwykle chodzą w długich sukmanach koloru czarnego i w futrzanych czapkach lub dużych kapeluszach. Ale bogatsi zaczynają już i niemieckie stroje przyodziewać. Mówią mieszaniną hebrajskiego i niemieckiego, często z dodatkiem zepsutej polszczyzny. Jednym z ciekawszych obiektów galicyjskiego rynku w Sanoku jest replika pochodzącej z XVIII wieku synagogi z Połańca. Pierwowzór został spalony przez Niemców podczas II wojny światowej. Jej rekonstrukcja trwała 7 lat i została ukończona w październiku 2021 roku. Jest to jedyny tego typu obiekt w polskich muzeach na wolnym powietrzu. Synagoga ma 22 metry długości i 11 metrów szerokości. Składa się z głównej sali modlitw, izby bocznej i babińca, czyli modlitewni dla kobiet. Jest to idealne miejsce do prezentacji licznych judaików, które posiada Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wiele z nich dotychczas nie mogło być eksponowanych lub były wystawiane okazjonalnie. Podstawowe wyposażenie synagogi zostało zrekonstruowane na podstawie dokumentacji archiwalnej. Wewnątrz budynku znajdują się dwa największe i najbardziej efektowne elementy wyposażenia. Pierwszym z nich jest Aron HaKodesh, czyli święta skrzynia służąca do przechowywania Tory.
Ustawiony jest centralnie na wschodniej ścianie na wysokim podeście. Obok arki na podwyższeniu ustawiony jest ośmioramienny świecznik, tak zwana menora chanukowa, zapalana podczas obchodów święta Chanuki. Po środku sali znajduje się drugi, bima, czyli mównica o ażurowym baldachimie, z której odczytuje się Torę. Zwój Tory rozkładany jest tu na specjalnym stole przykrytym obrusem. Wyposażenie uzupełniają ławki oraz pulpity z modlitewnikami ustawione wzdłuż ścian. Dodatkowym źródłem oświetlenia dla sali modlitw są wiszące lampy oraz para XVIII-wiecznych odblaśnic, takich samych, jakie zostały uwiecznione na archiwalnej inwentaryzacji synagogi połanieckiej. Na ścianie zachodniej wyeksponowane zostały fragmenty tory z Połańca, które cudem ocalały z pożogi. W sieni i izbie można zapoznać się z archiwalną dokumentacją architektoniczno-ikonograficzną synagogi. Są tutaj kufry, które mogły służyć na przykład do przechowywania wycofanego z użytku uszkodzonego sprzętu. Z babińca, czyli modlitewni dla kobiet, można podziwiać salę modlitw z kobiecej perspektywy. Dziś służy ona do prezentacji muzealnej kolekcji judaików. Można tu zobaczyć m.in. korony narodła Tory, wskaźnik do czytania Tory, czy misterne oprawy na zwój Księgi Estery. Obecność synagogi w Senackim Parku Etnograficznym jest dopełnieniem obrazu wielokulturowości tutejszych terenów, na których tuż obok siebie w niejednym mieście, miasteczku i wsi stały kościoły, cerkwie i bożnice. To przypomnienie o bogatej historii i kulturze, która kształtowała te tereny przez wieki. Wprawdzie rynek galicyjski to tylko wizja małego miasteczka, to warto je zobaczyć, aby cofnąć się w czasie i zasmakować atmosfery prowincji galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku. Rynek galicyjski to synteza wielokulturowych miasteczek regionu, które pełniły najważniejsze funkcje – mieszkalną, handlową i usługową. Budynki, choć skromne, parterowe i postawione na kamiennych podmurówkach, zachwycają swoją urodą. To prawdziwe perły architektury, które przetrwały do naszych czasów z nieistniejącego już świata. Rynek galicyjski warto także odwiedzić, aby poczuć atmosferę tamtych czasów, która jest świadectwem bogatej historii tego regionu.